Hello, hello, it's me, David. Słuchajcie, nagrałem poprzednio filmik, dzisiaj też, pierdzielę przez 15 minut, stwierdziłem, że masą myślałem, strasznie wyszło. Cześć, tu David. Słuchajcie, krótko na temat, dawno mnie nie było, 5 dni praktycznie. Chcę wam powiedzieć tak, zmiany spore u mnie, naprawdę duże, włącznie z tym, że prawdopodobnie częstotliwość pojawienia się u mnie na YouTubie troszkę spadnie. Bardzo źle, ale nie będzie to dłużej niż na 2 miesiące. 3. Nie wiem. Ale postaram się w każdej wolnej chwili coś nagrać, coś rzucić i stąd moje takie drobne oświadczenie. Słuchajcie, jak tylko będę miał chwilę czasu, to coś wrzucam. Więc nie będzie tutaj jakiegoś takiego grafiku, w sumie nigdy nie było, jakiegoś żelaznego grafiku, ale przeważnie starałem się 3 filmy na tydzień wrzucić. No, czasami więcej, czasami mniej, praktycznie się nie zdarzało. I teraz tak, 2 nowe cykle się pojawią u mnie. Pierwszy cykl to będzie o starych grach. Stare, ale jare. Nowy cykl na temat starych, oldschoolowych gierek. Na Another World w pierwszym Secret Service był omawiany bardzo dawno temu. Ja w to pykałem, byłem młody, jeszcze przystojny. Okej, okay, młody, więc no cóż, więc mniej więcej taki cykl o najfajniejszych grach, takich starociach, głównie z GOG, no i z innych platform też, why not. Słuchajcie, oczywiście się pojawi cykl również vlogów, będzie to związane z tym, że ja naprawdę ciężko mi znaleźć na przykład ciągłość czasową, wolną ciągłość czasową. Jeżeli gram, to na przykład jestem i odchodzę, i mnie nie ma, nie? Pamiętam, że jestem w grze. Później przychodzę i znam sobie coś pykam i tak dalej. I dlatego bardzo trudno mi odpalić streamy, ponieważ nie mam tej ciągłości na przykład 3 godziny non-stop, albo 2 godziny non-stop, nie? Nie mam tej ciągłości, naprawdę, serio, nie mam normalnie czasu, żeby non-stop coś streamować. Dlatego też, jak tylko pojawi się jakaś okazja, to nagle z tym się pojawi. Najszybciej dowiecie się o tym z Facebooka. Jeżeli będę miał czas, będę wiedział, że na przykład okej, wieczorem będę miał trochę czasu, to będę wrzucał wam informacje. Co z tą kamerą się dzieje? Informacje na YouTubie. Ale to będzie albo w ten sam dzień. Wątpię, żeby było informacji dzień wcześniej, tak naprawdę. Więc spore u mnie zmiany, właśnie związane z przeprowadzką, z pracą. Z pracą? Wiecie, jak jest. Ja z YouTube'a żyć nie mogę. Ale pomysłów jest masa, naprawdę jest tego masa. O rozwój YouTube'a się nie martwię, ponieważ chęci są, to jest najważniejsze, chęci i pomysły są też i oczywiście kontakt z wami. Właściwie wy tworzycie kanał, ja tylko cały ten kanał, ja tylko wrzucam filmik i najważniejsze jesteście wy, dyskusja, polemiki i tak dalej, i tak dalej. Więc wy też jesteście, to jest kolejny punkt. I oczywiście jest pomysł na to, żeby otworzyć subchannel o tym, co mnie wkurwy. Oczywiście to nie będzie, kanał nie będzie się nazywał Angry Rivid, tak jak myślałem. No w sumie jest już Angry Joe, nie? Ale wkurw Rivida albo, nie, to może bez przesady, Rivid Rage. Albo coś takiego, ale jeszcze pomyślimy. Możecie dać propozycję i to będzie subkanał o tym, o prozie życia. O prozie życia się najlepiej gada, a ja mam dużo do powiedzenia o prozie życia, o tym, co się dzieje w naszym pięknym kraju, o patologiach i innych takich fajnych zdarzeniach. Co to po prostu się radzi? Siekierę. A ja temperament mam. Więc krótko na ten temat, co właśnie się u mnie dzieje. Co z tą kamerą? Przedstawiłem wam teraz właśnie. W telegraficznym skrócie. Naprawdę sporo się dzieje. Oczywiście możecie zobaczyć tutaj po lewej, komodę mi zarąbali. Jak mi nie zarąbią krzesła, to krzesła, to będę robił filmik dalej. Myślę, że nie zarąbią. UPC już u mnie jest, testowałem tam, nie? Testowałem szybkość 44, 45, 50 przesyłu, akurat na tą chwilę, kiedy testowałem. Wysyłu, znaczy ściągania, a wysył około 16 megabitów. Nic nie jest źle, na streama styknie bez problemu. I tak jak mówiłem, streamy będą się pojawiały dość krótkie. 2 godziny to 3 to będzie wow, 3 godziny, nie?
Okej, okay, a teraz chcę wam powiedzieć o tym, mniej więcej jak jest... O Reaper of Souls chcę oczywiście wam opowiadać. Tak króciutko. Na temat edycji kolekcjonerskiej, ponieważ ogólnie jak przeglądałem wszelkie strony internetowe, ten joysticki, nie joysticki, destructoidy i inne takie zewsząd. Jest też taki fajny ranking z 2013 roku, ze stycznia, stron, które są najbardziej popularne w sieci. Ja też przeglądałem. Niektórych nawet nie wspominają o edycji kolekcjonerskiej, bo o tym będziemy mówić, Reaper of Souls. A w niektórych wspominają i naprawdę suche nitki w pobliżu wiele osób nie zostawiło. Właściwie to większość. Większości się nie podoba to, co jest, jaka jest zawartość. I mniej więcej reakcja społeczności jest taka. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? I powiem wam tak. Ja osobiście, patrząc na ten cały zestawik, edycji kolekcjonerskiej, jak to nazwali, najlepsza wersja Reaper of Souls, w której mamy album wysokiej jakości na pewno, tak jakby to było Diablo 3, ścieżka dźwiękowa, zestaw DVD, Blu-ray, podkładka pod mysz, no i cyfrowe dodatki, oczywiście mówiłem o zestawie kulisy produkcji. Tak. I te wszystkie wyjątkowe dodatki, które możemy również otrzymać w wersji Deluxe, no to w tym przypadku powiem wam, że nie ma nic wyjątkowego. Ja w edycji kolekcjonerskiej szukam pewnych wyjątkowych rzeczy. Figurki. Na przykład, naprawdę kocham figurki. I jeżeli mamy tu edycję kolekcjonerską za 260 zł plus wysyłka, nie? No to w tym przypadku, jeżeli popatrzymy na inne zestawy, inne edycje kolekcjonerskie, na przykład Dark Souls 2, gdzie mamy za 300 zł, 310 zł dokładniej już figurkę fajnego rycerza. Możemy wspomnieć też o ESO nieszczęsnym, w którym jest ten nieszczęsny abonament, ale tam również figurka jest i też również będzie kosztować około 300 zł. Ja powiem wam tak, zamiast tej podkładki pod mysz nieszczęsnej, o której ludzie mówili, nie dawajcie jakiejś podkładki pod mysz, dajcie coś konkretnego. W D3 ludzie się cieszą z tej malutkiej główki plastikowej Diablo, nie, bo można sobie coś postawić. No, jest to kiczowate to było. To pomacałem takie to małe, myślałem, że to będzie taka głowa, to jest taka papidupa była. Ale to jest coś, co można sobie postawić na półce i za kilkadziesiąt lat sobie popatrzeć, nie? Jest fajnie. W szczególności, że ja kupiłem Star Wars Old Republic, edycję kolekcjonerską, szarpnąłem się, ale do dzisiaj piękna figurka Darth Maula stoi mi na półce i z góry na mnie patrzy, ale jest to figurka z certyfikatem Gentle Giant, jest naprawdę coś pięknego. Naprawdę szczegółowa sprawa, szczegółowe wykonanie. Tutaj też chciałbym coś takiego. Serio. Mógłbym nawet dać stówę więcej. Dwie. Ale jakby była piękna figurka Diablo, albo Tyraela, albo jakiejś innej postaci z uniwersum Sanktuarium, no to naprawdę ludzie by jęzory wywieszali i naprawdę byłaby bitwa o te edycje kolekcjonerskie. A ja podjąłem decyzję, że edycji kolekcjonerskiej nie będę kupował z tego względu, że no bez przesady. Jeżeli chcę mieć te dodatki, wystarczy kupić Deluxe. Oczywiście cenowo to się w ogóle nie opłaca, ale ja stwierdziłem, że podstawkę kupię. Podstawową edycję. Reaper of Souls i tak jest bardzo mocnym dodatkiem i tak go muszę kupić, bo bez tego nie wyobrażam sobie gry w Diablo, w podstawkę nie gram od ponad pół roku już będzie. Po prostu nie widzę sensu, tak jak wielu z nas. A ci, którzy grali w Rosa już nie widzą po prostu możliwości. Pozdrawiam Kawosza. Na przykład ostatnio też wypowiedział się na forum, że on już nie widzi sensu gry w podstawkę po tym, jak zagrał w Reaper of Souls. Z forum naszego. Przypomnę niektórym. Jaki koleś. No ale mniejszy z tym. Powiem wam tak. To był skrót telegraficzny mojej wizji rozwoju kanału i tego, jak postąpię z Reaper of Souls z dodatkiem, który wyjdzie oczywiście 25 marca. Wszyscy czekamy. Ja czekam bardzo, ponieważ niektórzy sceptycy wiem, że i tak nie zagrają, nie kupią, ale ja po tym jak zagrałem, miałem tą okazję zagrać, również byłem mega sceptykiem, właściwie jestem nadal mega sceptykiem, bo to nie ma tych rzeczy, które ja bardzo bym pragnął, jak ladery i PvP. Jednakże jeżeli chcę jeszcze trochę pokrać w Diablo, pocieszyć się trochę tym uniwersum, no to dodatek muszę kupić, nie ma bata. Jestem ciekawy, jak to rozwiążą z Blizzarda.
Panowie, jeżeli przyjdzie sobie hipek, o diablo, co to jest, nie? O kurde, chcę sobie kupić. I wyszedł już dodatek. To będzie musiał wydać 120 zł na podstawkę i te 130 kurczę na Rosa. Czyli 250 zł będzie musiał wydać, żeby w ogóle grę zagrać. Hardcore. Więc mam nadzieję, że Blizzard planuje jakiś battle chest, tak miesiąc po premierze Liber of Souls, żeby ludzie, czy tam dwa, czy żeby ludzie mogli sobie kupić i w ogóle pograć w Diablo. Wiecie, na polskie warunki 250 zł to jest mnóstwo pieniędzy, żeby zagrać sobie w gierkę, nie? No, więc wiecie jak jest. No, to tak krótki skrót informacyjny dzisiaj, co w trawie piszczy. Ja wam serdecznie dziękuję, na razie, trzymajcie się. Koniec tego kręcenia, idę tworzyć coś takiego bardziej namacalnego. Trzymajcie się.